W rozdziale 9 książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur porusza sprawę Judasza. I to, co on znajduje w sprawie Judasza, to nie prawda o tym, iż Judasz był po prostu niewierzącym w Jezusa, a zamiast tego, że Judaszowi nie udało się wytrwać do końca. Tak więc w umyśle Johna żywotną kwestią w każdej osobie jest wytrwałość. Na stronie 109 jego książki stwierdza on, iż prawdziwy wierzący wytrwa do końca. Zatem jeżeli nie wytrwasz do końca, oznacza to, że nie jesteś prawdziwym wierzącym. Spójrz na to z tej strony. Jeżeli jesteś fanem Johna MacArthura, to z pewnością zgodzisz się z nim, że prawdziwa wiara wytrwa do końca. Dlatego też, jeżeli masz prawdziwą wiarę, to wytrwasz do końca. Nieprawdaż? Jednak z pierwszego listu do Koryntian 9:27 wiemy, iż nikt nie może być pewny, że wytrwa do końca. Nawet sam apostoł Paweł nie był pewny, czy wytrwa do końca. Jeżeli tak jest, to zatem nikt nie wie, gdzie pójdzie po śmierci. Również MacArthur nie wie, gdzie pójdzie, kiedy umrze. Jest tak dlatego, ponieważ jeżeli wytrwanie do końca jest wymaganiem, aby pokazać prawdziwą wiarę, tak więc aż do momentu wytrwania do końca nie masz pewności i gwarancji. Zbawienna wiara rodzi się w ułamku sekundy, a nie przez całą długość czyjegoś życia. Tak więc moment, w którym wierzysz obietnicy, ten, który we mnie wierzy, ma życie wieczne, jest momentem, w którym wiesz, że masz już życie wieczne i wiesz, że nie chodzi o to, iż w tym momencie powiesz niejako, no dobrze, teraz wiem, że muszę wytrwać do końca. Oznaczałoby to, że ty musisz wykonać pracę dla swojego zbawienia. A przecież chodzi o dzieło, jakie Jezus wykonał dla nas na krzyżu, a nie o nasze uczynki. Wszystko koncentruje się wokół Jego wierności, lojalności, wokół Jego dzieł oraz obietnicy, że każdy, kto w Niego uwierzył, ma życie wieczne. Problemem Judasza nie było to, że nie wytrwał on do końca. Problemem Judasza był brak wiary w Pana Jezusa Chrystusa, aby mieć życie wieczne.